Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój nowy kołowrotek na klenie okonie, pstrągi i jazie. Jest nim Shimano Sepia 3000S CI4+. No i co? Oglądajcie, bo wydaje mi się, że odcinek będzie ciekawy. Kołowrotek jest z roku 2017. Nie zobaczymy, co on tu ma. Niskie przełożenie, co przekłada się na dużą żywotność przekładni kołowrotka, a i także na możliwość wolnego ściągania przynęt. Ja między innymi dlatego kupiłem ten kołowrotek, ponieważ na wiosnę łowię jazie i klenie i na bowlery, które ściągam bardzo wolno. Następnie hamulec kołowrotka to moc 9 kg. Jest to bardzo dużo, jak na taki mały kołowrotek. Waga 185 gram, mega lekki. Porównywalny do Stradika. Stradik chyba 190 gram waży. No po prostu mega kołowrotek do ultralightu. 9 łożysk plus 1 i jeden obrót korki nawija 73 cm linki. Płytka szpula, co daje mega maszynę do lekkiego łowienia. Teraz to sobie rozpakujemy. Instrukcja. Schemat jest bardzo ważny, jakbyśmy chcieli kiedyś zamówić jakieś części. Korba. O właśnie, to mnie zastanawia. Jeżeli ktoś wie, co to jest i do czego to służy, to proszę napiszcie mi w komentarzu, bo ja tak naprawdę nie mam pojęcia. Oczywiście praca maślana, jak to przy każdym Shimano. Mega fajnie kręci. Kołowrotek ma bardzo fajny design, że będzie pasował do każdej wędki. No i co, i więcej powiem coś, jeżeli go przetestuję na rybach. Do kołowrotka dołączony jest jeszcze woreczek. Jak to bywa przy nowych Shimano, korba jest wkręcana. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie zamówić ten kołowrotek, to radzę się pospieszyć, bo z tego co wiem, przyjechało bardzo mało sztuk do Polski i prawdopodobnie niedługo się skończą. Kołowrotek ten zobaczycie w najbliższych moich filmach. No i wtedy powiem coś więcej na temat tego, jak się sprawuje, ale podejrzewam, że wszystko będzie okej.